Mimo, że przegraliśmy dzisiaj ten mecz, ja uważam, że dobre zawody zagraliśmy, kolejne dobre zawody. Przede wszystkim tą bramkę my sami sobie strzeliliśmy po naszym błędzie albo ciągu błędów. Tak naprawdę zachodzę w głowę, czy jeszcze więcej sytuacji sobie stworzyły w gry przez całe 90 minut, oprócz tej sytuacji, którą bramkę strzelili. Mi zabrakło w mojej drużynie troszkę konsekwencji w polu karnym. Troszkę takiej zimnej głowy w polu karnym, w tych sytuacjach podbramkowych, których mieliśmy, bo nie można to nazwać stuprocentowymi sytuacjami, ale dzisiaj uważam, że przez większość czasu gry zdominowaliśmy przeciwnika. Bardzo dobrze byliśmy zorganizowani w tej obronie wysokiej i w wysokim pressingu. Piłkę szybko odbieraliśmy i można powiedzieć założenia, które sobie założyliśmy przed meczem, czyli po prostu dużo zmiany sektorów naszego działania w ofensywie i dużo piłek w pole karne wykonaliśmy. No, brakowało konsekwencji w polu karnym i dlatego ten mecz przegrywamy, jeżeli nie strzelasz bramki. To jest trudne, ale ja przede wszystkim dziękuję drużynie za zaangażowanie, bo ja uważam, że tak jak zagraliśmy drugą połowę, taką Olimpię chcę trenować, tak Olimpia ma grać w piłkę i bodajże sam pan speaker na stadionie powiedział, że Olimpia jeszcze nie jednemu rywalowi urwie punkty grając tak w piłkę. Ja uważam, że na pewno dzisiaj Wigry się cieszą. Wigry potrzebowały bardzo tych trzech punktów, tak samo jak my, bo my też przyjechaliśmy tutaj zagrać o punkty. Szkoda, ale już w środę mamy kolejny mecz ligowy i wiemy, jak chcemy grać. To jest kolejny rywal, z którym w pucharze wygraliśmy i gramy w środę u siebie przed własną publicznością. I przede wszystkim chciałbym również podziękować naszym kibicom, że dzisiaj wspierali nas głośno w Suwałkach. To na pewno też nam dużo daje i dużo dziś chłopaków na napędza. Także dziękuję. Tak trener powiedział, konsekwentnie robiliśmy swoje, brakowało tej kropki nad i. Jesteśmy drużyną, z takich meczy trzeba wyciągnąć wnioski. Brakowało jedynie postawienia kropki nad i, strzelić tą jedną bramkę, później już to mecz by się otworzył. Jesteśmy umotywowani naszą dobrą postawą, kibice są z nami. Tak jak już mówiłem, jesteśmy drużyną, w środę mamy kolejną potyczkę. Kolejny egzamin i mam nadzieję, że już zdobędziemy te trzy punkty w najbliższą środę. A rywal czymś zaskoczył? Wydaje mi się, że kontrolowaliśmy ten mecz, tak jak trener powiedział, straciliśmy bramkę po swoich błędach. Byliśmy na to przygotowani, przeanalizowaliśmy ten zespół dogłębnie. Grali to, co sobie zakładaliśmy i tak jak mówię, no brakowało kropki nad. No przede wszystkim gratulacje dla mojej drużyny, bo mocno się napracowali. Ta charówka dała nam trzy punkty. Lepiej brzydko wygrywać niż pięknie przegrywać. Mamy świadomość tego, że mamy jeszcze swoje deficyty i rzeczy, które musimy poprawić. Na pewno z meczu, gdzieś tam może nie z meczu na mecz, ale z miesiąca na miesiąc będzie to za chwilę lepiej wyglądało też motorycznie. Sporo mamy zawodników, którzy wracają po urazach i ten proces jest trochę inny. Jeśli chodzi o wdrażanie, okres przygotowawczy był trochę lżejszy i wiem, że meczowo będzie to wyglądało po prostu lepiej z biegiem czasu. Jeśli chodzi o takie rzeczy piłkarskie, no to mówiliśmy już przed meczem, że Olimpia Elbląg to drużyna, która jest trochę wzmocniona. Taktycznie zmienili system i wiedzieliśmy o tym, że to nie jest drużyna, która będzie się do ostatnich chwil bić o utrzymanie, a raczej będzie próbowała gdzieś tam namieszać w środku tabeli, może ciut wyżej. Myślę, że to dzisiaj pokazali, bo to był taki wyrównany mecz. My mieliśmy swoje, oni mieli swoje. No i przede wszystkim więcej czasu spędziliśmy dzisiaj w niskiej obronie. Po pierwsze dlatego, że dosyć szybko mieliśmy prowadzenie. Po drugie dlatego, że chcieliśmy korzystać z tego, że mamy Gojko i Adamka, którzy są szybcy i mieli napędzać nasze kontrataki. Tam niewiele brakowało, żebyśmy jeszcze z kontrataku podwyższyli prowadzenie. Wędrówki Tomasza Lewandowskiego tak ofensywnie dzisiaj? No tak, mamy takie założenie z racji tego, że nasi ofensywni zawodnicy nie stali w kolejce po wzrost. No to żeby wygrywać długie piłki, wyrzucamy jednego ze stoperów. Robiliśmy to już w zeszłym sezonie z Adrianem Piekarskim, a Tomek gra najlepiej głową, dlatego korzystamy z jego atutu. Panie Tomaszu, zarówno kibice Wigier, jak i kibice Pewnej Olimpii są ciekawi, jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie, wieloletni filar Olimpii Elbląg, no i po raz pierwszy Paweł Wigier przeciwko swojemu w cudzysłowie, zespołu. Zgadza się, w Olimpii Elbląg spędziłem cztery
4 lata. Przed meczem wiadomo, no, człowiek myśli o tym meczu bardziej niż przed meczem, z którym rywalem jakby no, nie ma nic wspólnego, prawda? W Olimpii gra wielu moich kolegów, ale wychodząc na boisko nie było żadnych sentymentów. My chcieliśmy za wszelką cenę ten mecz wygrać. Udało nam się to. Tak jak trener powiedział, było dużo mankamentów, ale jeśli chodzi o ocenę tego spotkania, to na pewno jutro się tym zajmiemy. Dzisiaj się cieszymy, że w końcu przełamaliśmy tą złą pasę po dwóch meczach przegranych, mimo że dobrze graliśmy. Dzisiaj przyszła wygrana w troszkę gorszym stylu, ale liczy się wynik końcowy i 3 punkty zostały w igrach. Nigdzie teraz nie wyjeżdżacie, kolejny mecz u siebie. No, wigry do każdego rywala, podchodząc z szacunkiem, z respektem, Sokół Ostróda. No wiemy, że Sokół to jest drużyna, która ma największe turbulencje i problemy teraz latem. U nas doszło do wielu zmian, bo nie wiem na jakiej to stanęło liczbie, ale bodajże 13 albo 14. Generalnie ponad pół drużyny. Natomiast no w Sokole to jest nie wiem, 90%. Tam chyba dwóch czy trzech zawodników tylko zostało. I no mam świadomość tego, że wszyscy ich skazują na pożarcie. Więc ich perspektywy na pewno nie ma takiego ciśnienia, bo oni tylko mogą, nic nie muszą. Wiemy też, że jest tam dużo młodzieży, bo chcą grać o pro junior. Natomiast my już graliśmy mecze w zeszłym sezonie, gdzie wszyscy mówili, że Wigry są faworytem i było tylko pytanie przed meczem, czy wygramy 2-0, 3-0 czy 4-0, a potem dostawaliśmy zimny prysznic. No i myślę, że na bazie tego, co się działo w spotkaniach chociażby z Błękitnymi czy z Ostrudą rok temu, nie popełnimy tego błędu i podejdziemy do nich tak samo jak do meczu z Chojniczanką, z Kaliszem i z Olimpią Elbląg, czyli naprawdę uważnie, z taką dużą wolą zwycięstwa, z takim zębem, bo od tego trzeba w tej lidze zaczynać. Natomiast no, patrzymy też przez pryzmat całego tego miesiąca i wiemy, że ten sierpień jest trudny, dlatego cieszą nas każde takie 3 punkty jak dzisiaj. Ale żeby te 3 punkty miały znaczenie, to trzeba to poprawić z Ostrudą.